Cześć wiruski, witam was bardzo, bardzo serdecznie po raz 141. Kochani, dzisiaj bez trybu, jako że zdałem sobie sprawę z tego, że nie będę w stanie jutro znaleźć jakiegokolwiek zasięgu, żeby się z wami spotkać w nominalny poniedziałek. Co więcej, za tydzień również poniedziałek nie wystąpi w poniedziałek, jako że podówczas będę grał koncert w Białymstoku, więc też poniedziałek zostanie przesunięty na jakoś bliżej nieokreślony dzień tygodnia, o czym was oczywiście nie omieszkam poinformować. Dzisiaj bez trybu, co więcej, postaram się tak dosyć szybciutko dzisiejsze śpiewogranie zagrać, wszystkie piosenki nagrał po prostu szybciej, jako że niedziela jest tradycyjnym dniem śpiewograń Ani i Tomka Trastów, więc oni o 20:30 grają, a ja wcześniej postaram się wam zagrać kilkanaście piosenek z projektu, który kiedyś założyłem z Wojtkiem Szymańskim, który notabene też w tym momencie gra koncert bodajże w Elblągu, z tego co wiem, z Bartoszem Peltonem Zalewskim, serdecznie pozdrawiam obu kolegów, w takim fajnym klubie Miazga. Też prawdopodobnie tam zagram w styczniu, a tymczasem dzisiaj dla tych z was, którzy nie są na przykład w Bieszczadach na Czartgraniu, albo nie są na koncercie Domu Zielonych Progach w Elblągu, bądź na jakimś innym koncercie, tylko siedzą z jakiegoś powodu w domu, chciałbym zaśpiewać garść piosenek z projektu Ze Starej Szuflady. Projekt owy założyłem kiedyś, zapraszając do współtworzenia Wojtka Szymańskiego i właśnie między innymi Bartosza Peltona Zalewskiego i Adasia Łambuckiego. I graliśmy taki cykl koncertów projektu, który miał za zadanie uratowanie od zapomnienia pięknych poetyckich piosenek, które z różnych powodów były zdecydowanie mniej znane niż uważałem, że powinny być. Powstały dwie płyty, które nagraliśmy z Ciszakami tego projektu. Te płyty zawierają 20 kilka piosenek. Dzisiaj wam zagram kilkanaście, wybór takich moich ukochanych, ulubionych z tego właśnie projektu. A zacznę od piosenki, od której wszystko się zaczęło. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy na szlaku gdzieś w Beskidzie, to pomyślałem sobie, że jeżeli takie piosenki drzemią tylko w gitarach przygodnie poznanych turystów i nikt miałby poza tym jednym grajkiem, czy kilkoma grajkami, którzy te piosenki niosą od schroniska do schroniska, o nich nie wiedzieć, to szkoda wielka by była. I właśnie dlatego, wykorzystując poniekąd dostępność scen i nagrań, czy właśnie możliwości nagrania piosenek, postanowiłem kiedyś te pieśni nagrać. I tak oto piosenka, od której rozpoczęła się moja przygoda z projektem Ze Starej Szuflady. Dom, który moją puentą Paul Simon, u pióra i gitary, a na język polski tę piosenkę przełożył pan Roman Romańczuk. Podróżna torba i gitara, na nowy koncert ruszam zaraz. Dworcowe poczekalnie znam, w niejednej swoje miejsce mam. I choć to czasem brudny kąt, do domu jakby bliżej stąd. Gdzie mój dom? Pytam siebie wciąż. Gdzie mój dom? Dom, który moją puentą, dom, gdzie akordy miękną, dom, w którym tak cierpliwie ktoś na mnie czeka. Dom, który moją puentą, dom, gdzie akordy miękną, dom, w którym tak cierpliwie ktoś na mnie czeka. Jak z niedopałków każdy dzień, gazetą nową wita mnie. Podobne miasta wszystkie tak, fabryki, kina, baru, smak. Przyjaciół, jakich wielu mam, wśród nich wciąż jednak jestem sam. Gdzie mój dom? Pytam siebie wciąż, gdzie mój dom? Dom, który moją puentą, dom, gdzie akordy miękną, dom, w którym tak cierpliwie ktoś na mnie czeka. Dom, który moją puentą, dom, gdzie akordy miękną, dom,
którym tak cierpliwie ktoś na mnie czeka. Piosenki moje śpiewam dziś, znów staram się kimś innym być. A słowa ranią, każdy gest jak echo jest, jak cisza jest. I w sercu się odzywa ton, że wracać czas, gdzie mój dom, gubię dom. Choć to smutne, to gubię dom. Dom, który moją płętą, dom, gdzie akordy miękną, dom, w którym tak cierpliwie ktoś na mnie czeka. Dom, który moją płętą, dom, gdzie akordy miękną, dom, w którym tak cierpliwie ktoś na mnie czeka. Czeka, albo też szczeka wszystkim tym, którzy się niepokoją, co jest przemiłe z waszej strony o zdrowie Dżumia. Jest troszkę lepiej. Od miesiąca walczymy z anaplazmozą, taką tkleszczową chorobą wirusową, która go bardzo, bardzo wymęczyła. No i szczerze mówiąc, przez ostatnie dni miałem duszę na ramieniu, bo bardzo, bardzo złe wyniki krwi miał Dżumio i w dalszym ciągu jeszcze nie wiemy, na czym stoimy. Jutro się okaże. Także trzymajcie kciuki za Dżumiorka. On jest w trochę lepszej formie już niż był, ale i tak mocno schudł. No i go wymęczyła ta choroba. Uważajcie, właściciele psów, na te choroby odkleszczowe, kurczę, bo to naprawdę potrafi psa wykończyć w bardzo, bardzo poważny sposób i dość szybko. Dlatego też, jak widzicie kleszcza u swojego zwierzątka, a macie możliwość wykonania badań wirusowych na choroby odkleszczowe, to zróbcie to. To nie są duże pieniądze, a potem, kiedy się okazuje, że pies na przykład zachoruje na taką babesiozę, nie daj Boże, boreliozę albo anaplazmozę, no to po pierwsze zagrożenie życia i zdrowia jest ogromne i koszty też są ogromne, więc nie zaniedbujcie tego, kochani, i uważajcie na te kleszcze, zarówno sami uważajcie, jak i też chroncie swoich pupili przed nimi, bo żartów nie ma. Kochani, druga piosenka z cyklu piosenek zagranicznych w projekcie ze starej szuflady nosi tytuł Bokser. Ponownie Paul Simon, słowa i muzyka. Ponownie Roman Romańczuk dokonał przekładu na język polski. No i taka piosenka dość skoczna o takim właśnie tytule Bokser. Opowieść rodem zza oceanu przełożona na nasz rodzimy język. Dziury mam w kieszeniach, któż więc mówić o mnie chce? Na podartych starych skrzydłach czuję wolność, ciągle wierzę w lepszy dzień. Dziś jestem sam, to jest wybór mój, a wasze rady w poważaniu mam. Na 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 i. Gdy wybrałem się w ten durny świat, miałem jeszcze mleczny ząb. Pośród obcych się chowałem, w poczekalniach kolejowych zdałem każdy kąt. Bałem się tych, z którymi dzisiaj za pan brat nauczyli mnie, jak życie lekko grać. Na na naj, na 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 naj, na na naj, na 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 naj naj. Gdy wybrałem się w ten durny świat, miałem jeszcze mleczny ząb. Pośród obcych się chowałem, w poczekalniach kolejowych stałem każdy kąt. Bałem się tych, z którymi dzisiaj za pan brat nauczyli mnie, jak życie lekko brać. Rozglądałem się za pracą, gdy proszone zbrzydło mi, nie znalazłem nic. Po zaułkach gdzieś z gitarą wiatry niosły mnie. Kobiety, smaki, miłości, chwila, jakże teraz wiatru brak. Na na naj, na na naj, na na naj, na 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 naj, na na naj, na 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 naj naj.
Odłożyłem swoje rzeczy raz, tak chciałem wrócić tam, gdzie mój dom, gdzie nowojorski płótnie wtłacza ból wprost do krwi. Chciałem iść, gdzie mój dom. Na na naj, na 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 naj, na na naj, na 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 naj, na 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 naj, naj. Teraz w ringu staję za psi grosz i wystawiam się na cios za gardą wspomnień, za każdy błąd płacę krwią. Do tego chcą, a z mięczaków krwią, aż w oczach błyszczą łzy. To już dosyć, już wystarczy, gdzie są drzwi. Na na naj, na 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 naj, na na naj. Oto taka pieśń rodem z oceanu, a teraz piosenka rdzennie polska, napisana do słów poety i żołnierza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Piosenka pochodzi z repertuaru grupy Mamy Dobry Koniec, którą to grupę tworzyła przed laty Agnieszka Rumierz, moja serdeczna koleżanka, która zaśpiewała również dla mnie jedną z pieśni na płytach projektu Pomiędzy Ciszą a Ciszą. I to jest taka ładna piosenka napisana właśnie przez Roberta Kubiaka i Agnieszkę. Bardzo, bardzo tę piosenkę zawsze lubiłem. Wieczory nosi tytuł. Kochani z Lotowicza, tutaj to jeszcze ogłoszenie duszpasterskie dla tych z was, którzy się wybierają na czwarty śpiewograniowy zlot offline w pierwszy weekend listopada. Jeżeli ktoś z was życzy sobie mieć koszulki tego zlotu, tradycyjne koszulki jak na każdym zlocie, i na tym zlocie również jest koszulka przygotowana przez Mateusza Wyzińskiego z takim bardzo fajnym okolicznościowym nadrukiem, to do jutra, do 21 na grupie Śpiewograniowe Zloty Offline należy w komentarzu pod postem odnośnie koszulek wyrazić taką chęć. Jeżeli do jutra ktoś tego nie zrobi, to już niestety nie zdążymy tych koszulek dla was wytworzyć, więc przekażcie sobie znak pokoju. Przekażcie sobie, jeżeli ktoś z was taką koszulkę chce mieć, albo ktoś ze znajomych do tej pory sobie jej nie zagwarantował. A tymczasem zabieram was w świat wieczorów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Agnieszki Rumierz. Nie wystarczy nas na to milczenie i płacz za umarłym czasem. Rosną na ścianie, w ogień schodzą cienie, obce odeszły, zostały nasze. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. Jak zwierzęta łaskawe u ognia mrucząc otulą nas w futro, nim je wchłonie noc. I sen, nim nie zdejmą ich nagie dłonie. Zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już.
zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już, nim się nie odrodzi w ruinach kwiat. A łez nie będzie, nie będzie już, zamyślenie tylko jest, a łez nie będzie, nie będzie już. O, to taka piosenka Agnieszki Rumierz, którą na koncercie Ciszaków śpiewa na ogół Ola Frąckowiak. Chlanik, muszę wypuścić mojego pieska, bo coś mnie tutaj się zadyszał. Teraz już mi odkudzieje, powiedz. Chodź. Ona balkon. No chodź, chodź. Jestem już, kochani. Drugi Beskidzki Dom to piosenka również z projektu ze starej szuflady. Tym razem jest to piosenka do słów i muzyki Jarka Gawrysia, mojego kolegi z takiego zespołu Timur i jego drużyna. Jarek grywa raczej piosenki takie rockowe i szantowe, te turystyczne czy górskie zdecydowanie mniej. Kiedy poprosiłem go o możliwość stania się kustoszem tejże pieśni, powiedział, że on już takich piosenek już nie gra, więc spokojnie możemy sobie tę piosenkę promować. Ja ją promuję, bardzo ją lubię. Zawsze na koncertach dedykowałem Gosi. Drugi Beskidzki Dom. Myślę, że każdy z was ma taki drugi dom beskidzki, bieszczadzki, sudecki, no, gdziekolwiek indziej. Każdy w innym miejscu pewnie ma takie miejsce, które nazywa swoim drugim domem, akurat w przypadku Gosi. Jak również moim to jest Balnica, chatka Wojtka i Dorotki Judy, w miejscowości Balnica. Piękne miejsce na mapie Bieszczadów i to jest jedno z takich miejsc, które nazywam rzeczywiście drugim domem, bo też, tak jak i Gosia, doskonale się tam czuje. Drugi Beskidzki Dom. Jest takie miejsce już od lat mi dobrze znane, gdzie wołanie ciszy liści buków wiosną przeplatane. W progu gościem jestem, a w środku gospodarzem, zamieszkuje tam wraz ze mną moc przedziwnych zdarzeń. To mój drugi rodzinny własny dom, zbudowałem go przed laty wyobraźnią swą. Powędruję beskidzkim pasmem gór, by odnaleźć swoją młodość zostawioną tu. Gdzie mój dom, rodzinny dom, beskidzki dom? Gdzie mój dom, rodzinny dom, beskidzki dom? Zatroskany w nurcie różnych ważnych spraw, wynajduję w kalendarzu parę wolnych dat i zataczam w myślach drogi mojej kres, co mnie wiedzie w ukochane góry, tam gdzie był i jest. Ten mój drugi rodzinny własny dom, zbudowałem go przed laty wyobraźnią swą. Powędruję beskidzkim pasmem gór, by odnaleźć swoją młodość zostawioną tu. To mój drugi rodzinny własny dom, zbudowałem go przed laty wyobraźnią swą. Powędruję beskidzkim pasmem gór, by odnaleźć swoją młodość zostawioną tu. Bo nam karetki hałasują, jak to w dużym mieście. Za oknem wielkiego miasta szum. Oczywiście z perspektywy Warszawy pewnie Poznań nie jest wielkim miastem, ale dla mnie z perspektywy chłopa z prowincji,
z malutkiej miejscowości Kołobrzeg. Poznań jest... O, masz z tym dżumiem, teraz będziesz czekał. Muszę iść. No chodź, histeryku, chodź. Dżunek, chociaż jest psem, ma syndrom kota. To znaczy, wiecie, jaki to jest syndrom kota? Ej, już ci dałeś bić. Proszę cię bardzo. Syndrom kota jest taki, że kot znajduje się zawsze po niewłaściwej stronie zamkniętych drzwi. I z dżuniem też tak jest. On może bardzo chcieć być na balkonie, ale pod warunkiem, że drzwi od balkonu są otwarte. Jak tylko się je zamknie, to zaraz chce być w środku. Jestem z powrotem, kochani. Słowa Wisława Szymborska, autor, bądź też autorka właściwie muzyki Poszukiwana. Podobno piosenka pochodzi z repertuaru grupy Toast, ale tak do końca się tego nie udało nigdy ustalić. No ja tę piosenkę, jak wszystkie zresztą piosenki z projektu Starej Szuflady, wprowadziłem do takiego subrepertuaru zespołu Cisza jak ta, właśnie po to, żeby je gdzieś przemycać między nami, naszymi piosenkami autorskimi i pozwolić im zaistnieć. No i mam nadzieję, że podzielacie przynajmniej w części moją opinię, że te piosenki są tego warte i godne. Chciałbym, tu świeczka zgasła. Trzy dni później. No szału nie ma z tą świeczką. Wiecie, chyba nic z tego nie będzie. Dobrze. Nosi tytuł Cień. Posłuchajcie. Mój cień jak błazen za królową, kiedy królowa z krzesła wstaje. Błazen rozproszy się na ścianie i stuknie w sufit głupią głową. I stuknie w sufit głupią głową. Co może na swój sposób boli w dwuwymiarowym świecie? Może błaznowi źle na moim dworze, wolałby się w innej roli i wolałby się w innej roli. Królowa z okna się wychyli, a błazen z okna skoczy w dół. Tak każdą czynność podzielili, ale to nie jest pół na pół, ale to nie jest pół na pół. Ten błazen wziął na siebie gesty, patos i cały jego bezwstyd. I wszystko, na co nie mam sił, koronę, berło, płaszcz królewski. Koronę, berło, płaszcz królewski. Ach, będę lekka w ruchu ramion, ach, lekka w uniesieniu głowy. Królu przy naszym pożegnaniu, królu na stacji kolejowej, królu na stacji kolejowej. Królowa z okna się wychyli, a błazen z okna skoczy w dół. Tak każdą czynność podzielili, ale to nie jest pół na pół. Królowa z okna się wychyli, a błazen z okna skoczy w dół. Tak każdą czynność podzielili, ale to nie jest pół na pół. Ale to nie jest pół na pół. Ale to nie jest pół na pół. Słowa nasza noblistka Wisława Szymborska podobno bardzo, ale to bardzo nie lubiła, jeśli ktoś robił piosenki, tworzył piosenki z jej wierszy. No i miała jako poetka takie prawo, oczywiście każdy może nie lubić. Ja na swoje usprawiedliwiam tylko tyle, że nie ja tę muzykę napisałem. Tak jak wspomniałem, nie do końca wiadomo, kto ją napisał. Chyba, że ktoś z was wie, to podpowiedzcie. Ale uważam, że nic strasznego się nie stało. Dla popularyzacji poezji, wierszy, tekstów, piosenki mają swoje no, ogromny wkład w tę popularyzację i uważam, że bardzo dobrze jest, jeżeli można poznawać wiersze przez pryzmat piosenek i docierać do poetów przez pryzmat zasłyszanych piosenek, bo mam nieodparte wrażenie, że zdecydowanie łatwiej jest napotkać piosenkę niż dotrzeć do tomiku z wierszami i sobie je przeczytać.
Kochani, kolejna piosenka została napisana przez pana Janusza Kubickiego. Pochodzi z repertuaru nieistniejącego zespołu 3 dni tyłem. Szanowni Państwo, to taka opowieść, która właściwie odzwierciedla historię, której byłem kiedyś świadkiem. Opowiadałem o tym w Poznaniu, chodząc na zajęcia na ulicę Rybaki, na Wydział Turystyki i Rekreacji poznańskiego AWF-u. Przechodziliśmy taką ulicą, przy której zwykle nad ranem siedział sobie właśnie pan z takim malutkim pieskiem, kundelkiem na ramieniu i zbierał no pieniążki na życie prawdopodobnie, albo na inne wyskokowe napoje. Zbierał, to szumna nazwa, bo on tak biernie zbierał te pieniądze, na ogół spał. No a piesek pilnował bardzo skrupulatnie tego, żeby ktoś tam, broń Boże, go nie obrabował, chociaż był bardzo malutki, to miał wielką duszę, duszę tygrysa. Muszę wam powiedzieć, że to było tak PR-owsko średnio wymyślone, bo ten piesek był tak bojowy, że strach było cokolwiek wrzucić, żeby nie stracić ręki, chociaż był malutki. Ale sama scena sama w sobie była urocza, ta wizja takiego specyficznego, nazwijmy to, tandemu psioludzkiego zawsze mnie bardzo wzruszała. No, sam też, jak wiecie, doskonale stanowię taki nierozłączny tandem ze zwierzaczkiem od właściwie 8 roku życia. Nieustannie towarzyszy mi u boku jakiś Canis lupus familiaris. Od ostatnich 11 już prawie lat Junior, którego doskonale znacie. Szanowni Państwo, posłuchajcie, smutne, ale ładne. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, lecz proszę dla psa. On renty nie ma, a dobry jak człowiek. Ja przez to, żem ślepy, coś zawsze mam. Więc jeśli łaska, nie dajcie mu zdechnąć, bo jeśli umrze, umrę i ja. Piesku, daj pani łapę, może coś wrzuci. Dobre i grosze dwa, bo przecież to micha pełna i dzień do przodu i życie trwa. Piesku i pani łapę daj do uczty, że raczej niewiele trzeba tak. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, ja proszę dla psa. Pójdźmy już, bo wieczór nas gna, dozorca drzwi zamknie. Pójdźmy już. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, lecz tam mój pan leży tak zimny, więc chyba już zmarł. Zakopać pomóżcie tak z księdzem jak chciał, bo dobry był człowiek, dał więcej niż miał. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, a tam mój pan. Piesku, daj pani łapę, może coś wrzuci. Dobre i grosze dwa, bo przecież to micha pełna i dzień do przodu i życie trwa. Piesku i panu łapę daj do uczty, że raczej niewiele trzeba tak. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, ja proszę dla psa. Piesku, daj pani łapę, może coś wrzuci. Dobre i grosze dwa, bo przecież to micha pełna i dzień do przodu i życie trwa. Piesku i panu łapę daj do uczty, że raczej niewiele trzeba tak. Szanowni Państwo, ja nie dla siebie, ja proszę dla psa. Takie o, jak to mówią, dobre, bo smutne. A teraz słuchajcie, kolejny klasyk polskiej poezji, Cyprian Kamil Norwid i muzyka Piotra Kowacza z takiego zespołu z Zaszafy, koszaliński zespół, czyli można powiedzieć poniekąd dla nas Kołobrzeżan, koszalinianie to są ziomale, bo to takie miasto, że tak powiem, nieodległe od Kołobrzegu, kiedyś wojewódzkie. A dzisiaj takie, do którego się jeździ, jak człowiek chce zakosztować odrobinę większej galerii handlowej niż takiej wielkości warzywniaka, jak to w Kołobrzegu jest. Dziecko i krzyż, bardzo piękny wiersz Cypriana Kamila Norwida, jak wspomniałem.
I Piotr Kowacz w oryginalnym wykonaniu, Piotr ma taki niezwykle charyzmatyczny, piękny wokal, wysoki, pięknie to śpiewa. No niestety zespół Zaszafy nie istnieje. Piotr Kowacz przez jakiś czas funkcjonował jakoś tam solowo, ale chyba nie, ten projekt solowy nie ma jakiegoś ciągu dalszego. Szkoda to wielka, bo kolejny taki talent piosenkarsko, czy właściwie piosenkotwórczo, bo to piosenkarstwo to jest raczej tak za określenie zarezerwowane dla takich, nie wiem, wykonawców jak Krzysztof Krawczyk, powiedzmy, czy Maryla Rodowicz, które to byli bądź są piosenkarzami. Natomiast ci, którzy piszą piosenki, to są raczej piosenkotwórcy. Jak to z angielskiego jest takie ładne słowo, songwriter. Więc songwriterzy, no i Piotr Kowacz takim songwriterem właśnie jest. Posłuchajcie, Dziecko i Krzyż. Ojcze mój, twa łódź wprost na most płynie, masz tu leży wróć lub wszystko zginie. Masz tu leży wróć lub wszystko zginie. Patrz, jaki tam krzyż, krzyż niebezpieczny, masz cię niesie wzwyż, most twój poprzeczny. Masz cię niesie wzwyż, most twój poprzeczny. Synku, trwogi zwodź, to znak zbawienia. Płyńmy bądź co bądź, patrz jak się zmienia. Płyńmy bądź co bądź, patrz jak się zmienia. Oto wszerz i wzwyż, wszystko tożsamo. Gdzie się podział krzyż, stał się nam bramą. Gdzie się podział krzyż, stał się nam bramą. Oto przeszł i wzwyż, wszystko tożsamo. Gdzie się podział krzyż, stał się nam bramą. Gdzie się podział krzyż, stał się nam bramą. Płyty projektu ze starej szuflady. Obydwie części są obecnie niedostępne i dostępne już raczej nie będą. Natomiast powstanie jeszcze jedna płyta co najmniej tego projektu, bo jest jeszcze kilka takich piosenek, których nie zawarliśmy, a które bardzo bym chciał, żeby dołączyły i żeby ta historia projektu ze starej szuflady stała się trylogią. Taką płytę obiecuję również stworzyć trzecią część projektu ze starej szuflady. A tymczasem jeszcze jedna piosenka z tegoż projektu. Dzisiaj wszystkie w ogóle piosenki pochodzą z tego projektu. Ja dzisiaj staram się, ja nie wiem czy to doceniacie, ja dzisiaj się staram mniej mówić. Co de facto oznacza pewnie tyle, że mówię tak samo dużo, tylko szybciej. Bo jakoś tak nie mogę inaczej. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Kochani, Gazowe Latarnie, piosenka autorstwa pana Marka Majewskiego, znanego ze scen autorskich, ze scen kabaretowych, nawet ze scen telewizyjnych. Pan Marek Majewski, przed laty dość częsty gość różnego rodzaju programów rozrywkowych w telewizji. Znany mi osobiście artysta
i człowiek. Gazowe latarnie. To jest takie ładne. Posłuchajcie. Powrócę kiedyś w miast ciemny gotek z gór szerokich, jasnych łąk, aby zrozumieć mowę tęsknoty, by odetchnąć ciepłem twoich rąk. Zabiorę z sobą zapach słońca i blask poranka roześmiany i koncert na sześć strun bez końca, na pięciolinii zapisany. Znów będę kłaniał się starym gazowym latarniom. Zanucę drzewom odpowiedź na szum powitania. Zajrzę do okien witrynom i nocnym kawiarniom. A może zebry nakarmię na skrzyżowaniach. Pokażę ci, jak pachną latarnie, jak się noc zanurza w rzeki czerni. A kiedy jasna mgła nas ogarnie, pierwszy tramwaj nam przyniesie dzień. Przez barokowy park pójdziemy, zanim do domu powrócimy. Będziemy liczyć dni jesieni i aby do zimy, aby do zimy. Znów będę kłaniał się starym gazowym latarniom. Zanucę drzewom odpowiedź na szum powitania. Zajrzę do okien witrynom i nocnym kawiarniom. A może zebry nakarmię na skrzyżowaniach. A może zebry nakarmię na skrzyżowaniach. A może zebry nakarmię na skrzyżowaniach. A byłem dzisiaj w zoo Gosi i widziałem z bardzo, bardzo bliska zebry. Jakie to są piękne zwierzęta. Kto to wymyślił, że każda zebra ma kompletnie inny zarys tych paseczków, jak to jest perfekcyjnie rozwiązane zwierzątko, to jest po prostu kosmos. Przepiękne są. Kochani, wigilia codzienna. Robert Romańczuk po raz trzeci, dzisiaj dwukrotnie jako autor przekładów do piosenek Paula Simona z duetu Simon i Garfunkel. Tym razem jako autor słów i muzyki, piosenka w pełni autorska. Jest na chyba jedynej płycie pana Romana Romańczuka, takiej właśnie w pełni autorskiej. Rozmowy z zegarem nosiła tytuł? Chyba nieosiągalna już, ale gdybyście chcieli poszukać, to poszukajcie twórczości pana Romana. Bardzo piękna jest to płyta, jest tam wiele ładnych pieśni na niej. Ja z tej kompilacji wyniosłem w sercu taką, która mi się podobała najbardziej. Nosi tytuł ona Wigilia Codzienna. Posłuchajcie, jakie to jest ładna piosenka, taka ładna to jest. Taka ładna. A gdy na obiad przyjdzie zwykła pora, niech nikt nie puka do drzwi, nikt nie dzwoni, niech świat umilknie, bym usłyszeć zdołał głos twego serca, które wciąż gdzieś goni. A gdy już uda nam się usiąść razem, zmień troski w słowa, będę słuchał pilnie, bo chwil tak mało, by je pustym czasem wypełnić ciszą, jak po nocnym filmie. Jeśli chcesz milczeć, to nie mówmy wspólnie. Można o wszystkim rozmawiać w ten sposób. Jednym spojrzeniem powiem ci, co u mnie. I ty o sobie opowiesz bez głosu.
Więc na niedzielę nie zapraszaj gości. Ten dzień jest dla nas i tak na zbyt krótki. Znów przypatrzymy się naszej miłości ubranej w życie i powszednie smutki. Do stołu nakryj, ja zapalę świece. Na później odłóż sprawy wszystkie pilne. I tak jak kiedyś, dłoń podaj, nic więcej. Codzienną naszą spożyjemy Wigilię. Jeśli chcesz milczeć, po nie mówmy wspólnie. Można o wszystkim rozmawiać w ten sposób. Jednym spojrzeniem powiem ci, co u mnie. I ty o sobie opowiesz bez głosu. Jeśli chcesz milczeć, po nie mówmy wspólnie. Można o wszystkim rozmawiać w ten sposób. Jednym spojrzeniem powiem ci, co u mnie. I ty o sobie opowiesz bez głosu. Taka to jest ładna piosenka. Kochani, koncerty. O, mam tutaj listę koncertów. Słuchajcie, biorę się w końcu z życiem za bary. I w tym fatalnym roku, który rozpoczął się najsmutniej, jak tylko się mógł, wiecie doskonale dlaczego. Cały ten rok przepracowałem solennie, żeby tą historię duetu M&M zawrzeć na płytach, czterech płytach, które no jeszcze myślę, że z tydzień jeszcze potrwa, zanim one trafią do nas i będziemy mogli je wysłać do was wszystkich, do wszystkich tych z was, którzy zażyczyli sobie te płyty mieć. Te piosenki, te Martinowe piosenki, te nasze piosenki, te wszystkie, całą tą historię, która nigdy nie miała być zakończona, a stała się niestety zamknięta. Cały ten rok przepracowałem nad tym, żeby odpowiednie dać rzeczy słowo, jak to się mówi, albo muzykę słowom i zaobserwowałem je to do reszty. Nareszcie udało się ten projekt dokończyć i tak jak wspomniałem, już w ciągu dwóch najbliższych tygodni prawdopodobnie te płytki do was trafią i będziecie mogli ich posłuchać. Tymczasem za jakiś czas, za tydzień właściwie ruszam w trasę koncertową całkiem sam, solowo, bo nawet chory Junior nie będzie mógł mi podejrzewam towarzyszyć. Więc liczę na to, że wy będziecie na tych koncertach. No i co, i rozpocznę koncertem dość wyjątkowym. Ci z was, którzy byli na pierwszym śpiewograniowym zlocie offline w Głowaczewie w Lasach Wałeckich, moich ukochanych, dostali w prezencie od nas taką maskotkę. Zło bobrem zwyciężaj. Pamiętacie takie bobry ręcznie robione przez Jolę Kaple? Jola Kapla była właśnie osobą niepełnosprawną, ale pełną serca dla innych ludzi, serca dla zwierzaków i Jola te bobry w ilości niebagatelnej 250 sztuk ręcznie zrobiła dla nas w zamian za to, że mieliśmy przyjechać z Martinem do miejscowości Jaziewo koło Augustowa i zagrać koncert charytatywny dla psiaków, podlasiaków, dla zwierząt, którymi Jola się tam opiekowała. Nie udało się to, Jola zmarła w następstwie COVID-u w tamtym roku, ale wywiązać się z tej obietnicy muszę i chcę i niniejszym zrobię to w najbliższą niedzielę w Jaziewie koło Augustowa o godzinie 13 zagram koncert właśnie dla Joli Kapli i dla Marysi, dla której będą tam zbierane pieniążki. Koncert charytatywny, wstęp jest wolny, prawdopodobnie będą cegiełki tylko, albo i aż cegiełki. Więc serdecznie zapraszam. Dzień później zagram w Białymstoku, w poniedziałek, uwaga, dziwna taka pora na koncert, w poniedziałek w Motopubie w Białymstoku zagram solowy koncert, a we wtorek w Galerii Sowa w Olsztynie.
To też jest typowy dzień na koncert i mam nadzieję, że mimo wszystko olsztyniaki wpadniecie spotkać się ze mną i z moimi piosenkami. W piątą stronę świata, tak będzie się nazywała ta moja podróż, jako że to piąty kierunek świata, w który się udaję z piosenkami moimi. Pierwszym tym kierunkiem, najważniejszym, najdłuższym jest Cisza jak ta, zespół, w którym zorganizowałem ponad 1000 koncertów, w którym 18 lat graliśmy, dla którego napisałem ponad 40 piosenek i wiele projektów. Drugi to jest projekt Ze starej szuflady, z którego piosenki wam dzisiaj prezentuję. Trzeci to projekt Pomiędzy ciszą a ciszą, który zaowocował 3 płytami z 40 moimi piosenkami napisanymi gdzieś pomiędzy ciszą jak ta, a ciszą jak makiem zasiał. Czwarta strona świata to był najukochańszy mój projekt, duet z Martinem Kacem, nieodżałowanym przyjacielem, którego straciliśmy w styczniu tego roku. No i teraz przyszło mi w następstwie tych wszystkich wydarzeń najróżniejszego typu ruszyć w stronę piątą. Piąta strona świata to te koncerty, podczas których będę się z wami dzielił piosenkami w tych 4 stronach świata napisanymi. Następnie udaje się, uwaga, po raz pierwszy w mojej historii za morze, na Wyspy Brytyjskie i zagram co najmniej 2 koncerty w Edynburgu i w Bury koło Manchesteru. Też są te informacje. Następnie zagram w Lublinie, w Annopolu i w Bydgoszczy. Także Lubelszczyzna i moja ukochana Bydgoszcz, Zatoka też. Te wszystkie informacje są jeszcze nie na stronie chyba, chociaż nie, na stronie w wydarzeniach powinny być. A może Gosię poproszę, żeby podlinkowała listę tych koncertów w komentarzu. Jakby ktoś chciał z was na tych koncertach być, to serdecznie was zapraszam. Oprócz tego, tak już na szybko, Zator, Kraków, Bukowina Tatrzańska, 2 razy Katowice, Kamienna Góra, Serock, Sobótka, Danielka, Rycerka Górna, Poznań, Gdańsk, Łódź, Warszawa, a właściwie Łomianki, Skała i Toruń. Póki co taka lista koncertów, cały czas ona rośnie i będzie rosła dalej. A kiedy, co dokładnie, to sobie zobaczcie w internetach, bo teraz szkoda czasu, bo chciałem wam zagrać piosenkę Mirkę Breguły, Ballada o dwóch przyjaciołach. Witaj przyjacielu, no gdzieś ty był. Myślałem, żeś już spalił adres swój. Oto żona moja śliczna, a ta mordka to mój syn. Chodź usiądź, zaraz sprzątnę cały stół. Byłaś prawie wszędzie, mówili mi. Podobno jesteś zjedli za pan brat. Wiesz, żartuję, ale w głębi duszy sam też bym tak chciał zobaczyć inny, lepszy może świat. Bracie mój, opowiedz mi wszystko, mam czas, widzę ból. Bo tylko ból tak gasi każdą twarz, bracie mój. Też nie ma raju, o nie, ale dobrze jest, jak jest. Mógłbym opowiadać przez cały dzień, a potem jeszcze tydzień albo dwa. Nieistotne jest, co było, ważne to, że widzę cię i miłość, którą w sercu swoim masz. Trochę pochodziłem to tu, to tam, a czego chciałem, tego nie wie nikt. Wiele razy zabłądziłem, byłem bliski nieba bram, a teraz chciałbym pożyć tak jak ty. Bracie mój, daleko szukałem, sam wiesz, szkoda słów. Masz wszystko, czego chciałeś, więc się ciesz, bracie mój. Nie gadaj o raju, masz czas, przecież nikt nie goni nas. Nie goni nas. Mamy czas, nie goni nas, mamy czas,
nie goni nas. Mamy czas. Graliśmy tę piosenkę z Martinem w duecie kilka razy i tak sobie myślę z perspektywy czasu o tym, jak śpiewaliśmy, że mamy czas i potem tak brutalnie okazało się, że tak naprawdę tego czasu nie mieliśmy. Na pewno nie mieliśmy tyle, ile byśmy chcieli go mieć, na pewno nie mieliśmy tyle, ile było go potrzeba. I tak naprawdę nikt z nas nigdy nie wie, ile tego czasu mamy. Nie marnujmy więc go na głupoty. Kochani, inna piosenka, którą Martin bardzo, bardzo lubił śpiewać. Ona też jest z gatunku tych dobrych, bo smutnych. Napisał ją przed laty Piotr Bułas. Również otrzymałem od Piotra błogosławieństwo na bycie kustoszem tejże pieśni i niesienia jej piękna w projekcie Ze Starej Szuflady. To jedna z ukochanych piosenek Martina Kaca i myślę sobie, że no, że nie bez powodu może. Tamtą zimę wciąż pamiętam, już nieważne który rok. Tak jak złapał mróz na święta, trzymał aż po Wielką Noc. Śnieg zasypał okolice, wiatr przeżywał dom na wskroś. Głodnych wilków smętne wycie, słychać było dzień i noc. Wyjeżdżałem gdzieś o świcie, zimny silnik ciągle gasł. Przeklinałem świat i życie, żeby w raka trafił szlak. Wtedy z zasty gdzieś wyskoczył, prosto mi pod koła wpadł. Patrząc śmierci prosto w oczy, wilk to dość już życia miał. Każdy z nas wpisany ma ten dzień, kiedy kończy się już czas, gdy trzeba odejść w cień. Trzeba iść przez życie twardo, nie żałować łez i sił. Śmierci w oczy spojrzeć hardo, ze spokojem jak ten wilk. Stary Janek nas opuścił, ciężko było kopać grób. Dom zostawił całkiem pusty, nie dla niego taki mróz. Janek życie miał nielekkie, przeżył wojny wszystkie trzy. Odszedł cicho i bez lęku, odszedł z dumą jak ten wilk. Tamtą zimę zapamiętam, zasypało cały las. Głodne wilki były smętnie, ktoś nie wracał raz po raz. Ale często śnie po nocach, jak przed maską dumnie stał. Patrząc śmierci prosto w oczy, wilk co dość już życia miał. Każdy z nas wpisany ma ten dzień, kiedy kończy się już czas, gdy trzeba odejść w cień. Trzeba iść przez życie twardo, nie żałować łez i sił. Śmierci w oczy spojrzeć hardo, ze spokojem jak ten wilk. Z głową dumnie podniesioną, jedynym krokiem przejść przez próg. Z drugiej strony za zasłoną, czeka na nas dobry Bóg. Ubiegły
weekend odbył się, czy właściwie jeszcze się chyba odbywa, czart granie w Zajeździe Podcarlińską w Bieszczadach u Sepka. W pięknym miejscu odbywa się piękna impreza, czart granie. Mieliśmy możliwość z Martinem w tamtym roku tam wystąpić i z racji tego, że bardzo wielu przyjaciół i znajomych się na ten festiwal wybiera, czy wybierało co roku i trafiają do mnie relacje z tego festiwalu i tak sobie myślę, że minął rok od momentu, w którym jeszcze graliśmy tę piosenkę na czart graniu, a po roku przychodzi mi Martina wspominać pieśnią, wspominać słowem, wspominać emocją, ale taką dobrą, najpiękniejszą z pięknych, bo choć cały czas walczę z ogromnym smutkiem spowodowanym stratą przyjaciela, to z drugiej strony cieszę się, że udało mi się w nieświadomości pełnej, ale z tego Martina wycisnąć tyle, ile można było przez ten rok współtworzenia pieśni, emocji, wydarzeń, spotkań, tego, jak wielu z was Martin ze swoją niezwykłą osobowością, ze swoim niezwykłym talentem pozostał, to uważam, że to bardzo fajnie się stało, że również za moją sprawą było to możliwe. No i dziękuję gdzieś opatrzności za to, że choć na ten rok udało nam się współtworzyć różne piękne pieśni. Druga z ukochanych Martina piosenek z projektu ze Starej Szuflady, którą bardzo często graliśmy razem. Bogusław Diduch, słowa i muzyka, przy czym słowa bodajże pospołu z Mirosławem Czyżykiewiczem, piosenka z repertuaru zespołu Ostatnia Wieczerza w Karczmie, przeznaczonej do rozbiórki. I to też taka piosenka, która wrosła nie tylko we mnie, ale w projekt ze Starej Szuflady i w projekt M&M. Martin również ją bardzo kochał i nie omieszkam tej pieśni dalej grywać, gdzie tylko się da. Bo to jedna z najpiękniejszych i najukochańszych moich piosenek. Bartnę. Utonęły w zieleni pól i w puchu nieba, w morzu liści i wełnianym swetrze traw. Moja pamięć, moje myśli niezbadane, zaklęte w melodii ruskich chat. Gdzieś na krańcu świata, gdzie nie widać piekieł, tylko niebo na ikonach srebrem lśni. Święty spokój ofiaruje nam Mikołaj, święty spokój w jego skośnych oczach tkwi. Dobry Pan mnie wiedzie wyboistą drogą, dobry Pan życzenia moje zna. W górach myśli poszybują ku pradawnym bogom, a w kopułach cerkwi wieczność trwa. Na tej drodze różne słowa już padały, słowa złe i dobre, miłość szła i śmierć. Tylko buki w górach niewzruszone stoją, jakby chciały się do nieba wznieść. Nie spieszy się, nie zżywa, nie złorzeczy. Życie musi mieć swój smak i stały takt. Prawdzie życia tutaj nie da się zaprzeczyć,
a każde słowo znaczy to, co znaczyć ma. Nie ma miejsca na spojrzenia ukradkowe. Tutaj ludziom musisz patrzeć prosto w twarz. Tutaj serce na wszystko masz gotowe. Tu na szczytach blisko nieba wiecznie trwasz. Dobry Pan mnie wiedzie wyboistą drogą. Dobry Pan życzenia moje zna. W górach myśli poszybują ku pradawnym bogom, a w kopułach cerkwi wieczność trwa. Na tej drodze różne słowa już padały, słowa złe i dobre, miłość szła i śmierć. Tylko buki w górach niewzruszone stoją, jakby chciały się do nieba wznieść. Kochani, jutro, jeżeli tylko stan zdrowia Dżunka na to pozwoli, jadę się odosobnić na kilka dni, jako że potrzebuję skupić się bardzo mocno nad opowieścią, którą wam obiecałem. Opowieścią o naszej rocznej podróży z Martinem. Będzie ona suplementem do śpiewnika z moimi piosenkami, z piosenkami Martina i z tą opowieścią. Opowieścią, bo mam takie poczucie, że mimo że Martin był tak niezwykle otwartą osobą, że każdy z nas, z was ma wrażenie, jakby znał go na wskroś, to tak naprawdę bardzo niewiele osób zdążyło go dobrze poznać. Myślę, że przez ten ostatni rok byłem jedną z tych osób, które poznały go najbardziej. I chciałbym wam o tym opowiedzieć, bo wydarzyło się bardzo wiele rzeczy, o których uważam, że wszyscy ci, którzy Martina znali i kochali, powinni wiedzieć. Dlatego też ta opowieść powstanie, będzie, jak wspomniałem, częścią elementarną śpiewnika z Martina piosenkami. Być może ten śpiewnik będzie wspólny razem z moimi piosenkami. Zastanowię się jeszcze, jak to zrobić. Natomiast opowieść będzie i mam zamiar właśnie dokonać takiego wspomnienia i przelać to wspomnienie na papier po to, żeby odpowiednio dać tej historii słowo. C'est tout égal, słowa i muzyka Kasia Haczewska. No i po prostu może zagram. Więc już jedziemy szarą dal, kiedy nasz statek chyżomknie. Może zostanie po nas żal, a może nie, a może nie. Nie wiemy, czy nas czeka kres, czy też bezkresny jest nasz szlak. Może nie będzie po nas łez, a może tak, a może tak. Nie wiemy, czy nas czeka kres, czy też bezkresny jest nasz szlak. Może nie będzie po nas łez, a może tak, a może tak.
lecz cóż ci z tego? Serce me, tak mi jest dobrze z biegiem fal. Czy po nas będą łzy, czy nie? Se tu te gal, se tu te gal. Nie wiemy, czy nas czeka kres, czy też bezkresny jest nasz szlak. Może nie będzie po nas łez, a może tak, a może tak. Nie wiemy, czy nas czeka kres, czy też bezkresny jest nasz szlak. Może nie będzie po nas łez, a może tak, a może tak. A może tak, kochani, dla kontrastu stylistycznego poniekąd piosenka dużo radośniejsza. Ci z was, którzy dużo chodzą po górach, którzy wybierają się w góry na przykład o takiej porze roku jak teraz w październiku, wiedzą doskonale, że w górach często o tej porze roku, ale nie tylko o tej porze roku, pada deszcz. A to o tyle istotna informacja, że piosenka W górach ciągle deszcz, którą wcieliłem do projektu ze starej szuflady, jest autorstwa Janusza Kurowskiego. Słowa i muzyka Janusz Kurowski, bard i poeta z Łodzi. Janusz ma dzisiaj urodziny. Januszku, wszystkiego najpiękniejszego, wszystkiego muzycznego ci życzę, jeżeli będziesz być może słuchał. W górach ciągle deszcz, jedna z wielu pięknych pieśni, które Janusz napisał. Janusz jest też taką szarą eminencją piosenki poetyckiej i turystycznej, bo bardzo wiele pieśni Janusza być może znacie nawet, ale mało kto wie, że napisał je właśnie Janusz Kurowski. Mam nadzieję, że uda mi się Janusza wyciągnąć na któryś ze zlotów, może zimowy, i będziecie mieli okazję posłuchać piosenek Janusza w oryginalnych wykonaniach, a myślę, że w wielu przypadkach się zdziwicie, że to właśnie on. W górach ciągle też dużo weselsza piosenka, no i taka, o, posłuchajcie. Po połoninach chodzą ludzie, swe dumne głowy noszą w chmurach. Marzą o nowym Bożym cudzie, czyby ich nie poniosła która. I są strumienie lustrem nieba, groźne oblicze zapatrzone. Im się przejmować nie potrzeba i mogą płynąć w każdą stronę. Tam w górach ciągle pada deszcz, strumienie płyną wciąż uparcie. Tam w górach ciągle deszczu śpiew, deszczu śpiew. Tam w górach ciągle pada deszcz i chmury stoją wciąż na warcie. Tam w górach ciągle deszczu śpiew, deszczu śpiew. Po połoninach chodzą święci, są zagubieni w ludzkim tłumie. Kto twarzy deszczem nigdy nie chrzcił, ten ich wędrówki nie zrozumie. I są ikony lustrem nieba i dziwny ogień w oczach płonie. Bo święci żyją pośród ludzi, po tej i tamtej świata stronie. Tam w górach ciągle pada deszcz, strumienie płyną wciąż uparcie. Tam w górach ciągle deszczu śpiew, tam w górach ciągle pada deszcz i chmury stoją wciąż na warcie. Tam w górach ciągle deszczu śpiew, deszczu śpiew.
Ot, taka pieśni. Kochani, ile mi to już zostało, żeby zdążyć i... Jezu, jeszcze tyle pieśni. Dobra, to szybciutko, bez gadania. Kochani, Paweł Małolepszy, również bardzo związany z Łodzią, tak jak Janusz Kurowski, często występujący obaj panowie w Kei, w tawernie żeglarskiej Keja w Łodzi. Piękne miejsce, obfitujące w niesamowitą ilość koncertów i do tego takie już klasyczne, wiele, wiele lat. Krzysiek prowadzi te Keje, bezpieczną przystań dla poezji i muzyki w Łodzi. Ja również tam wystąpię, w tej Kei wystąpię 14 grudnia i już teraz serdecznie ten koncert zapraszam. Tymczasem Paweł Małolepszy i piosenka, która również za zgodą oczywiście Pawła znalazła się w projekcie Ze starej szuflady. Jest taka ładna piosenka, nosi tytuł Wiara. Jeszcze dosyć wiary w Ciebie i w siebie i w nas. Wziąłem ją z mojej gitary, tego nauczył mnie czas. Teraz popłynę powietrzem, światłem opadłym z gwiazd. Sypą nazywam odeszłe z naszych podniebnych lat. Ty ze swej drogi nie wracaj, choćby dogonił cię krzyk. Słowa nic przecież nie znaczą, to tylko umarł nic. Mam jeszcze dosyć wiary w Ciebie i w siebie i w nas. Wziąłem ją z mojej gitary, tego nauczył mnie czas. Teraz popłynę powietrzem, światłem opadłym z gwiazd. Psy to nazywam odeszłe z naszych podniebnych lat. Ty ze swej drogi nie wracaj, choćby dogonił cię krzyk. Słowa nic przecież nie znaczą, to tylko umarł nic. To tylko umarł nic. To tylko umarł. Wiara. Słowa i muzyka Paweł Małolepszy. Piosenka pochodzi z repertuaru zespołu Smak Jabłka. Kochani, a teraz Jan Kasprowicz i piosenka, którą śpiewaliśmy w... z ciszą jak ta, w takim bizantyjskim wręcz bym powiedział aranżu. Tutaj oczywiście nie jestem w stanie tego Bizancjum osiągnąć za pomocą mojego jedynego głosu i jednej gitarki, ale to bardzo ładna piosenka, taka można powiedzieć o ten Tatr, bo Jan Kasprowicz był piewcą tatrzańskich krajobrazów, co nie takie znowu częste wśród poetów. Dariusz Kowalewski napisał muzykę, piosenka pochodzi z repertuaru zespołu Kameleon, nieistniejącego już niestety. No ale piosenka jest ładna, więc wam ją zagram. Coś jeszcze miałem powiedzieć ważnego. Miałem powiedzieć, że na część z tych koncertów, które zagram do końca roku, można sobie rezerwować bilety przez wysłanie do mnie SMS-a. Te koncerty, na które w ten sposób można sobie bileciki zapewnić, to Białystok, Olsztyn, Lublin, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk, Łódź, Warszawa i Toruń. Na te koncerty można sobie SMS-kiem u mnie rezerwować bilety. Aha, miałem powiedzieć odnośnie koncertów w Katowicach. Dwa koncerty pod rząd, w niedzielę i w poniedziałek. 13 i 14 listopada w klubie Namaste w pięknym miejscu w Katowicach zagram dwa koncerty, dwa kompletnie różne koncerty. Dlatego, że cały czas zmagam się
z dobrodziejstwem inwentarza, bym powiedział. Bo tego inwentarza żywego przez te 20 ostatnich lat w moim życiu powstało ponad 120 pieśni, które sam napisałem. Oprócz tego piosenki, którymi stałem się kustoszem przez pryzmat projektu ze starej szuflady, no i te piosenki, których niestety stałem się kustoszem przez pryzmat śmierci mojego przyjaciela i partnera scenicznego Martina Kaca. Tych pieśni tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. I największym problemem dla mnie zawsze jest wybrać na dany koncert piosenki, które w danym momencie najbardziej chciałbym zagrać, bo na ogół jest ich zawsze dużo więcej niż no, taka przyzwoita długość koncertu, czyli około 20 piosenek, a tak naprawdę do zagrania mam ich około 105-10. I zawsze mi brakuje. Dlatego też postanowiłem w Katowicach zagrać dwa razy. Dwa kompletnie różne koncerty. Ten pierwszy będzie się składał z piosenek z projektu Pomiędzy Ciszą a Ciszą i projektu M&M, czyli tych wszystkich piosenek Martinowych, moich, które graliśmy razem i tych piosenek, które nagrałem na trzech płytach projektu Pomiędzy Ciszą a Ciszą. Ten drugi, poniedziałkowy, to będzie koncert z piosenkami, które napisałem dla zespołu Cisza jak ta i tymi, które grałem wam właśnie dzisiaj, czyli dla projektu czyli pochodzących z projektu ze starej szuflady. Dwa kompletnie różne koncerty, żadna piosenka się nie powtórzy i dwie kompletnie różne historie związane wspólnym mianownikiem mojej skromnej osoby. Zapraszam serdecznie katowiczan i okoliczan. Wiatr gnie sieroce smreki. Wiatr gnie sieroce smreki i fok na deszczem siecze. Cicho się moja dusza po mgławych drogach plecze. Ku turniom płynie krzesanym, ku ścieżkom nad przepaściami, gdzie widmo Bożych tajemnic zmaga się w szumach z nami. Wiatr gnie sieroce smreki, dławica deszczem pruszy. Hej, góry, zaklęte góry, tęsknoto mojej duszy. Wiatr gnie sieroce smreki, mgławica deszczem pruszy. Hej, góry, zaklęte góry, tęsknicą mojej duszy. Ku wierchom dąży strzelistym, spowitym w słoneczne złota, gdzie o bezbrzeżnych przestrzeniach samotna śni tęsknota. Wiatr gnie sieroce smreki, mgławica deszczem pruszy. Hej, góry, zaklęte góry, tęsknicą mojej duszy. Wiatr gnie sieroce smreki, mgławica deszczem pruszy. Hej, góry, zaklęte góry, tęsknicą mojej duszy. Boleję nad tym, ale wśród koncertów, które zagram do końca roku, jedynie trzy można powiedzieć, że będą koncertami górskimi. Będą się odbywały w ten czy w inny sposób w górach, choć każdy w inny sposób. Taki fajny weekend mi wypadł. 25, 6 i 7 listopada zagram po kolei w Sobótce, w Danielce i w Rycerce. Czyli coś dla mobilków, można powiedzieć. Same takie zdrobniałe miejscowości. Sobótka to oczywiście no nie góry, to właściwie góra. To góra Ślęża opodal Wrocławia, w schronisku pod Wieżycą u Kasi i Rysia. Na zaproszenie Rafałka Długosza zagram na imprezie, której byłem pomysłodawcą przed wieloma laty. Zaproponowałem, żeby zrobić w tym pięknym miejscu taki cykl właśnie koncertów poetyckich, żeby one były cykliczne, żeby się odbywały. Odbyło się już całe multum, a ja tam jeszcze nie grałem. No i oto w końcu zagram na imprezie, którą poniekąd sam wymyśliłem i bardzo się z tego cieszę. To ten pierwszy koncert. Drugi w Danielce, w Dolinie Danielki u Jacka.
i mrówki. Odbył się taki fajny, można powiedzieć, taki festiwalik malutki w prywatnej chacie w domu opodal chałupy chemików. Dwa dni koncertu, zagram właśnie ja, zagram Krzysiek Jurkiewicz, zagra i jeszcze taki jeden zespół, którego nazwę zapomniałem, ale bez trudu to znajdziecie. Takie muzykowanie w Danielce i w niedzielę jeszcze zagram zupełnie w prywatnym domku w Rycerce Górnej, ale szczegóły podam wam wkrótce. Także Sobótka, Danielka i Rycerka w listopadzie. A tymczasem jeszcze piosenka z projektu ze Starej Szuflady. Pan Ryszard Muzaj napisał słowa i muzykę do niej, że na płycie projektu ze Starej Szuflady gościnnie tę piosenkę zaśpiewał swoim niskim, pięknym głosem Łukasz Majewski. Serdecznie pozdrawiam Łukaszka. Zielone dni to taka piosenka, no jak w większości pieśni pana Ryszarda Muzaja, taka troszkę jakby można było rzec szantowa. Tak, trochę szantowa. Trochę szantowa, trochę nie. Zielone dni. Czekam na ten dzień, przyjdzie do mych drzwi. Bardzo wcześnie go powitam, wstanę skoro świt. Nie obejrzę się za siebie, wezmę bagaż spraw, które w sercu mam i wyruszę w drogę, by odnaleźć choćby ślad. Ślad dni minionych, które zabrał czas, dojrzałej pomarańczy słodki smak. Ten zapach włosów, oczu jasny blask, to wszystko, co nam los raz tylko dał. Kurs powiedzie mnie, nie wiem gdzie i jak, w jakim porcie zdołam cofnąć czas, ożywić nas. Czy jeszcze raz zaświeci słońce nisko nad tą wodą? Los nie wróci tego mi, oszukać chcę go, by odnaleźć kolor tych zielonych dni, smak pomarańczy, którą dałaś mi. Te odrobinę łez, gdy prysły sny, słów kilka z nieotwartych listów twych. Gdy odnajdę już sens minionych dni, kurs powrotny mi wyznaczy inny jasny świt. I z przystani spraw codziennych sercu dam na cumach wolno żyć. Lecz nie obiecam wam pamiętać portu, gdzie ślad dni minionych, które zabrał czas, dojrzałej pomarańczy słodki smak. Ten zapach włosów, oczu jasny blask, to wszystko, co nam los raz tylko dał. Ślad dni minionych, które zabrał czas, dojrzałej pomarańczy słodki smak. Ten zapach włosów, oczu jasny blask, to wszystko, co nam los raz tylko dał. Oto taka quasi-szantowa piosenka. A teraz utwór przedostatni z tych, których zagram wam dzisiaj. Dzisiaj staram się króciutko, żeby Ani i Tomkowi nie wejść na ich śpiewogranie. Wszak niedziela to od wielu, wielu miesięcy ich termin zarezerwowany. A ja dzisiaj, dlatego że nie będę mógł się z wami spotkać ani w poniedziałek, ani we wtorek, ani w kolejne dni. Właśnie między innymi dlatego, że jadę się odosobnić i napisać opowieść o naszej muzycznej wędrówce z Martinem. To nie będę mógł w tym tygodniu śpiewogrania wam zagrać. Za tydzień również go nie zagram w poniedziałek, więc albo go zagram we wtorek, albo w inny dzień tygodnia. Dam wam jeszcze znać. A tymczasem piosenka dość charakterystyczna dla projektu ze Starej Szuflady, gdyż słowa i muzykę napisał do niej Ralph McTell. Natomiast jakiegoś takiego przekładu dokonałem sam. Natomiast
Ja bym bardziej powiedział, że to jest rodzaj interpretacji przekładu, bo jest to przekład z języka angielskiego. Tutaj języka angielskiego uczyła mnie zresztą z ogromnym sukcesem moja ukochana mamusia, która uczy angielskiego prywatnie w Kołobrzegu i robi to najlepiej na świecie. Jeżeli ktoś z Was jest z Kołobrzegu i chce się uczyć angielskiego, chce się nauczyć angielskiego, to moja mama robi to najlepiej na świecie, naprawdę. I rzeczywiście tego angielskiego uczyła mnie bardzo dobrze, nie tylko mnie, ale całą armię ludzi również. Ale z językiem angielskim i z językiem polskim jest taki problem, że przełożenie poetyckich słów angielskich na język polski jest dosyć skomplikowane. Nasz język polski jest, ma zupełnie inną melodykę, zupełnie inną stylistykę, specyfikę i naprawdę bardzo trudno jest tak przełożyć, nawet znając dobrze język angielski, piosenkę na język polski tak, żeby ona pozostała zarówno wierna oryginałowi, jak i w dalszym ciągu piękna. Dlatego też poddałem się w którymś momencie i napisałem taką, można powiedzieć, równoległą opowieść, która oparta jest na oryginalnym tekście angielskim Ralpha McTella, natomiast tak naprawdę to próżno szukać w tym tekście bezpośrednich przełożeń i gdyby ktoś próbował to zrobić, to pewnie mógłby powiedzieć, że tak nie do końca mama mnie nauczyła dobrze tego angielskiego. Otóż nie było nawet takiej próby. Ta piosenka jest interpretacją przekładu właściwie do słów Ralpha McTella, moją autorską, Ulice Miasta, Streets of London. Już nawet od tytułu jest jakby inny ten tytuł. Posłuchajcie. A może tak weselej zagramy? Czy widziałaś starca, po zamkniętym chodził targu? Przemierzał stragany w strzępach koszuli z lnu. Jego smutne oczy nie patrzyły na nikogo. Mokre gazety kołysały go do snu. Więc nie mów, że jesteś samotna, że za ciebie słońce nie świeci już. Choć wezmę cię za rękę i pójdziemy razem w świat, może twoje oczy rozjaśni słońca blask. Czy widziałaś kobietę, która krąży ulicami? W jej szarej sukni nie sposób zliczyć ład. Na nikogo już nie czeka i o niczym już nie marzy. W kilku starych torbach cały swój ma świat. Więc nie mów, że jesteś samotna, że dla ciebie słońce nie świeci już. Choć wezmę cię za rękę i pójdziemy razem w świat, może twoje oczy rozjaśni słońca blask. W przydrożnej knajpie kilka minut przed północą przez mokre okna ktoś smutno patrzy w las. Płynące krople deszczu odmierzają mu godziny. Nad ranem zniknie, może wróci jeszcze raz. Więc nie mów, że jesteś samotna, że dla ciebie słońce nie świeci już. Choć wezmę cię za rękę i pójdziemy razem w świat, może twoje oczy rozjaśni słońca blask. Więc nie mów, że jesteś samotna, że dla ciebie słońce nie świeci już. Choć wezmę cię za rękę i pójdziemy razem w świat, może twoje oczy rozjaśni słońca blask. I kochani, żeby tradycji stało się zadość, na pożegnanie dzisiaj kołysanka, choć godzina dzisiaj taka wczesna, że trochę mam wyrzut sumienia, żeby śpiewać wam już kołysankę, wszak to dopiero, nie wiem, 20:30 czy jakaś taka godzina, więc pewnie jest dużo za wcześnie na kołysanie. Przed wami pewnie jeszcze niedzielny wieczór z filmem, z muzyką, może ze śpiewograniem Tomka i Ani. Jak to sobie
planuję ten wieczór spędzić. W każdym razie kołysanka. Ja w ogóle w najbliższym czasie postaram się wam grać takie śpiewania tematyczne przed tygodniem. Najpierw wam zagrałem 3 części piosenek z repertuaru Marii Rudowicz. Przed tygodniem zagrałem wam moje piosenki, które napisałem do słów Oli Bacińskiej. Dzisiaj piosenki, które wcieliłem do projektu Starej Szuflady. Także postaram się w najbliższych tygodniach grać wam takie te śpiewania dość tematyczne, bo to mi ułatwia wybór piosenek. Bo już naprawdę wśród tych 1500 pieśni, które znam, lubię, już nie pamiętam, które grałem, których nie grałem, które grałem niedawno, które grałem dawno i nie wiem, które wybierać, w związku z tym będę grał tematycznie i wtedy przynajmniej będzie to miało jakiś klucz. A tymczasem Agnieszka Osiecka, Upióra przed laty, muzykę napisała Kasia Haczewska i no jedna z moich ukochanych kołysanek, takich, które darzę największą miłością. Kołysanka. A jako, że to Osiecka, to mojej mamusi dedykuję, która mnie nauczyła kochać wiersze Agnieszki Osieckiej. Dookoła noc się stała, księżyc się rozgościł, jeszcze ci nie powiedziałem wszystkich słów miłości, jeszcze z tobą nie zdążyłem. Na najdalsze gwiazdy jeszcze ci nie wymyśliłem najpiękniejszej nazwy, ale teraz z moich ramion zrobię ci kołyskę, niech cię miła nie poranią leśne trawy niskie. A ty śpi, zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną. A ty śpi, zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną. Jeszcze cię nie porównałem, jak porównać trzeba, jeszcze ci nie przychyliłem ziemi ani nieba, jeszcze z tobą nie obiegłem wszystkich mórz i jezior, jeszcze ci nie uwierzyłem tak jak ludzie wierzą, ale teraz z moich ramion zrobię ci kołyskę, niech cię miła nie poranią leśne trawy niskie. A ty śpi, zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną. A ty śpi, zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną. Jeśli chodzi o piosenki, to 141 śpiewogranie stało się faktem. Interpelacja jeszcze, to mi napisała Gosia, jutro do 21 trzeba się zdecydować, czy jeżeli ktoś chce koszulkę na zlot śpiewograniowy offline, jeżeli ktoś w ogóle chce wyjść o tym zlocie, to zostało już bardzo mało karnetów. Dołączcie do grupy śpiewograniowe zloty offline, tam wszystkie szczegóły, co i jak, i gdzie, i kiedy, i z kim, i dla kogo, i w ogóle. Więc pamiętajcie o tym, pamiętajcie o koncertach, tu mam tą moją listę. Jeżeli ktoś się chce ze mną spotkać w październiku, to będzie to Jaziewo koło Augustowa w niedzielę najbliższą, następną znaczy. Potem w poniedziałek Białystok, we wtorek Olsztyn. Następnie lecimy na Wyspy Brytyjskie. Zagram 2 oficjalne koncerty w Edynburgu i w Bury koło Manchesteru. A w tak zwanym międzyczasie, między tymi dniami, troszkę turystyki i troszkę śpiewograń. Być może uda mi się zrobić transmisję z Wysp razem z angielskimi harcerzami. Dla was coś zagramy fajnego. Jeżeli tylko się uda znaleźć angielski internet i nie będzie on po lewej stronie mi jeździł. Następnie po powrocie w październiku jeszcze Lublin, Annopol, też opodal Lublina i Bydgoszcz, moja ukochana Zatoka, miasto rodzinne mojej mamy.
więc w Bydgoszczy również zagra. Potem w listopadzie Zator, Kraków, Bukowina Tatrzańska, dwa razy Katowice, Kamienna Góra, Serock, Sobótka, Danielka i Rycerka, a w grudniu Poznań, Gdańsk, Łódź, Warszawa, Łomianki, Skała i tyle na razie. Chociaż coś się jeszcze wydarzy, może mi się uda jeszcze wepchnąć Rzeszów i Kielce na grudzień, ale nie mam pewności. Zobaczymy na dniach, bądźcie czujni. A tymczasem pięknie wam, kochani, dziękuję za dzisiaj. Spędźcie sobie pięknie tę niedzielę, tak jak uważacie, żeby wam było najlepiej.